21 marca odbędą się w Królestwie Niderlandów wybory lokalne, wybory samorządowe. Możesz głosować na wybory lokalne, jeśli spełniasz następujące warunki. Masz holenderskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, albo masz ważne zezwolenie na pobyt i legalnie przebywasz w Holandii przez co najmniej 5 lat. Dodatkowo musisz mieć 18 lat lub więcej i możesz również mieszkać i musisz mieszkać w holenderskiej gminie miejscowości, gdzie odbywają się wybory. A więc Polacy oczywiście mogą głosować w wyborach samorządowych. W mieście Heerle członkowie partii VVD wybrali radnego Martina de Beer na przewodniczącego partii w wyborach samorządowych, które, przypominam, odbędą się 21 marca 2018 roku. Martin de Beer jest radnym w Heerle od 2014 roku z ramienia partii VVD i partii Deze Zestych, które te dwie partie utworzyły koalicję i odpowiada za sprawy gospodarcze, zatrudnienia, sportu i usług. Wcześniej był on członkiem Rady Miejskiej Heerle i zasiadał w sejmiku Limburgii z ramienia VVD. Jako radny Martin de Beer koncentruje się głównie na tworzeniu większej aktywności ekonomicznej i większej liczby miejsc pracy. Na przykład w ciągu ostatnich 4 lat w Heerle uruchomiono 75 nowych sklepów i firm cateringowych, setki nowych miejsc pracy zostało utworzonych i 1600 osób wsparto w znalezieniu pracy. Martin de Beer na liście zajmuje pozycję pierwszą. Na miejscu 5 jest Alois Brueggemann. Zbieżność nazwisk jest tutaj nieprzypadkowa. Jest to mój małżonek i ojciec naszej trójki wspaniałych dzieci. Alois Brueggemann w tym roku zdecydował się brać udział w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej Miasta Heerle i Brunsum z ramienia partii VVD, ponieważ jako pierwszy chce zaangażować się w kwestie imigracji polskiej społeczności, która to tematyka, jak Państwo zapewne doskonale wiecie, nie jest obecna w programie żadnego kandydata. Alois Brueggemann znajduje się na liście VVD w Heerle na miejscu 5 i liczy na Państwa głosy, aby wspólnie zająć się sprawami, które nas wszystkich dotyczą. Głosować, przypominam, w wyborach samorządowych w Królestwie Niderlandów mogą wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy są zarejestrowani w danym mieście, w którym planują głosować. A więc jeśli Państwo są zarejestrowani w Heerle albo w Brunsum, liczymy na głosy na Aloisa Brueggemann w Heerle. Ma on miejsce 5 na liście. Zagłosujmy, nie zapominajmy, że wybory odbywają się co 4 lata, więc kolejne wybory są dopiero za 4 lata. 21 marca, numer 5, Alois Brueggemann. Dziękuję.